Hej, moje biczy, z tej strony Władca Konia, a to jest Boblox. Boblox Apeirofobia, czyli backroomsy w Robloxie. Postanowiłem zobaczyć, jak udałem backrooms w Robloxie. Sprawdzałem sobie kiedyś tam trzy gry typu backrooms na Robloxie. Pierwsze były nudne, po drugie były nie wiedzieć czemu w formacie 4x3. Po trzecie nie wiedzieć czemu wokół mojej postaci wytwarzało się pole siłowe. Drugie z kolei były tylko nudne, a trzecie z kolei to nie były backroomsy, tytuł był clickbaitowy, bo to nie były backroomsy, tylko to była jakaś rozwalanka mebli z kijem baseballowym w roli głównej. W każdym razie Create Room, Władca Konia Room. Sprawdzałem sobie tą grę, zobaczcie jak ona będzie chodziła przy grach. No chodzi tak średnio, ale da się grać. No tak jak mówię, nie ma gamingowego laptopa, będziecie musieli zdzierżyć to, co będziecie musieli oglądać. Ja też będę musiał to zdzierżyć. W każdym razie, bardzo mam manierę, prawda? W każdym razie, mam nadzieję, że uda nam się dostać teleportu. Za pierwszym razem mi się nie udało dostać teleportu, za drugim razem dopiero mnie przeteleportowało tam, gdzie miałem przeteleportować. Mam nadzieję, że się nic nie schrzani, bo byłoby bardzo smutno. I sądząc po tym, że mam laga, chyba się udało mnie telepnąć. Ja już tą grę mówię, ja dosłownie, jak tylko zobaczyłem pierwszą rzecz, to antenowe coś, antenowe gówno, tak to nazwę, to do tego momentu doszedłem. To była dosłownie nie, minuta, jak ja byłem w tej grze. W każdym razie Roblox ma brak odpowiedzi. Okej. Okay. No musimy poczekać, aż się chyba cutscenka załaduje, z tego co mi się wydaje, bo tu zawsze cutscenka chyba była. Będzie cutscenka czy jej nie będzie, bo powinna być cutscenka teoretycznie. O właśnie, ładuje się cutscenka. Co mnie zszokowało? To jest Roblox, a tu są cutscenki. W Robloxie. W Bobloxie są cutscenki. This game context strong. Nie będzie scary sense in flashlight. No już jedną scary sense miałem w tej grze. Oczywiście słuchaweczki jak zawsze używam, żeby się było better experience. O. Zobaczymy, czy będę robił pod siebie. O matko, znowu się przybliżę do mikrofonu. Dobra, no musimy trochę poczekać niestety, bo to lighting screen, no mówię. Jeszcze mam fraps nagrywany. Na szczęście to się krócej wczytuje, bo już raz się wczytało, to teraz nie będzie mieć problemu. Zapisało się gdzieś tam w plikach podręcznych gry. Widzicie, to są cutscenki. Cutscenki w Bobloxie. Okay, to był blok tak się w ogóle. Okej, od razu tak, nie z dupy, nie z pietruchy, jesteś w backroomsach. Tu ja mam taki seksowny głos? Nie, ja. No i dosłownie chwilę pograłem, dosłownie chwilę. Dobra, zamknij to. Zamknij to gówno, dziękuję. Co to za... Tego jest więcej. No i tutaj było takie pierwsze coś, tego co pamiętam. Gdzieś... I... There is more. Co to jest? Ja mogę to wziąć? Nie, tu mam przykreślone tą antenowe gówno i mam niby, że drabina. Ja się bo... Nie? On tam jest! On tam jest, ja tam nie idę! Aj! O kurde! Nie mogę gwizdać, ja o nie, ci to są te backroomsy. To są te backroomsy, w których można gwizdać. Będzie przesrane. Pytanie, a tego jest więcej, no tak, tego jest więcej. Ja się posram. Ja już czuję. Tędy, no dobra, pójdziemy tędy. Jak mi kazano. Ja się boję, co ja tu spotkam, naprawdę, bo ja w tą grę nie grałem, nie? Ja grałem w te trzy inne backroomsy, ale w to nie grałem. I tu może być kinda creepy. Tam jakaś strzałeczka jest. Się okazuje, że biegnę i to mi było, na bank. Też nie wiem, czy mam w ogóle nieskończoną staminę, czy mi się czy ta stamina, wiecie, używa. Będzie lipak, zaczniemy coś gonić, mi się akurat stamina skończy. Tam jest czerwono. I z tego co wiem, to chyba jak jest czerwono, tam nie wolno iść. Tak mi się wydaje, nie? Backroomsy widziałem trochę na YouTubie i chyba jak jest czerwone, to tam raczej nie chcemy iść. I
Jest za cicho i mi się to nie podoba ani trochę, wiecie? Wydaje mi się, że słyszałem, bo nie wiem. Gdzie mam iść, nie? Bo to jest głupi labirynt, ja muszę stąd teraz jakoś wyjść. Dobra, nie chodzi źle ta gra, myślałem, że będzie troszkę gorzej. Słyszałem chyba antenowe coś. Tak. Ale tu jest coś czerwonego. Jezus Maria. Tędy, o! Jak tu wejść? Tak, dobra. I teraz co, C? Jak tu wejść? Dobra, tak. Hop, sasa. Loading screen. Dobra, nie było źle. Przeżyłem 5 minut, 50 sekund gry. Władca konia for the exit. Ja nic nie widzę. Ja nic nie widzę. Ej, ja dosłownie nic nie widzę. Nic nie widzę. A, dobra, bo kascenka się... Ja nic nie widzę. Może chcę coś zjaśnić, bo... nie mogę sobie zwiększyć, kurde, tego... Ty, ja mam polski? Nie, mam tylko angielski. Nie mogę sobie zwiększyć tej cholernej jasności, bo ja tak naprawdę seriously nic nie widzę. No, jasność chciałem zwiększyć, laptop ma laga mózgu. Ja dalej nic nie widzę. Nie wiem, co będziecie widzieć, bo ja w tym momencie widzę tylko jakieś pesy. I nic więcej. Jakiś długi korytarz i... I mnie to martwi. No co ty tak o te pipesy zahaczasz, facet? Boisz się zwykle na końcu tego tunelu, bo... Bo to jest za długi tunel, żeby... Co się stało? Znowu pipesy, no bo mi telepło znowu ty. O Jezu, ja będę ciężko cokolwiek tu spo... Drzwi, dobra, to chyba dobrze, że idę. Co to jest? O kurde, ty, ale się zmiana. Co to jest? 6 razy... A, muszę takie 6 wichajstw chyba znaleźć, albo... Je przyciągnąć. Mogę tu w wodzie pływać? Ale rozmycie i ty, ja nie mogę... Jak Roblox może wyglądać tak zajebiście? Co jest? Ej, tu nie byłem, ja nie zagwizdałem. Co? Excuse moi? Nie rozumiem. Jakieś pipesy znowu. Tu jakiś węd jest, ale... To rozmycie jest cudne. Ej, jak na Bobloxa. To ta gra prezentuje się bardzo ładnie. Zobaczmy, bo jest... Muszę znaleźć te coversy, no dobrze. Próbuję. Woda się dopiero teraz odczytała. Czy jest jak zagwizdzę? Goń mnie, kurde, coś, bo mi się obraz zaczął zużyć. Ale co? Nie wiem, nie czekam. Tylko głup... O Jezu, co to jest? Szpetna istota! Z Władcy Pierścieni? M... Fuck! Kto to jest? Mam to wziąć? Bierz to, nie wiem, co to... Simulator Core? Zebrana Simulator Core? Załuję, że gwizdnąłem, że to był bardzo kiepski pomysł. Nie wiem, gdzie on jest. Nie chcę jeść. Nie chcę. Co jeszcze? Nie, przyszkadzam prawie. Ale tu się ciemno robi. Aha. Co to jest? Co to jest za... Co to jest? Ta gra jest chora. Tylko co ja tu zrobię, bo nie wiem. No mam te chyba te wichajstry na... A może pod wodą mam nurkować? Może tu coś pod wodą będzie, ale... Nie wiem, bo ja też nic nie widzę i... O, tam coś jest chyba.
To jest taki inaczej oświetlony pokój. Część tego główna. Maybe something is there? Nie rozumiem. O, jest pipesa, czy pipesy, no. Jeśli boję, że on mnie goni, ten skurczybyk i wiecie, zmolestuje mnie. Jak mam tu przekręcić te... No, nie mogę tego... Dobra. No, jak mam to przekręcić, jak mi tak rozmywa obraz, ty? O, mam nadzieję, żeby odpuścił, bo... Co? Mignęło światło. To dobry znak, czy zły, bo nie wiem. Mam. A, ED, co? No kurde, no próbuję tym rotatę zrobić i nie mogę, no. Jak mam rotatę zrobić? A tak, dobra. W tą stronę czy złą? Nie wiem, ale chyba po mnie idzie. Zdecydowanie po mnie idzie. Usłyszał to. Jest creepy. Nie powiem. Idzie, naciąga. Sklepać mi miskę swoim wielkim cipowatym ryjem. Dobra, jedno pipesę mamy, zostało chyba 5. O, idzie dobre, proszę, ja się w ogóle odwracam. Nie. Po co, to że nie jest tak piękne, żebym ja mógł. Okej, dobra, ale ten teren nie jest na tyle duży, żeby nie mógł tego. Wiecie co? To rozumiecie, zaczyna mnie irytować, bo tak jak na początku mi się podobało, tak teraz wszystko utrudnia grę. Oho! Ja pierdzielę, co to było? Co to było? Ej, dobra, tebe krumsy. A to smiley jest, ja na smiley'ego nie mogę patrzeć, bo ja pamiętam, że na smiley'ego się nie patrzyło. Znaczy pamiętam, wiem to z filmów na YouTube, nie? Się oglądało czakajnak na pieprza w tebe krumsy. A w te może nie, chociaż może. Dobrze. Ja bym chciał kolejne pipesy. Gdzie są pipesy, się pytam, te z tymi wichajstrami, ty. Bo no to oczywiście potrzebuję znaleźć. Ciekawe, gdzie to coś jest. Nie, może nie chcę wiedzieć. No dobra, znalazłem to jeden wichajst. Dobrze, już wiem, gdzie jest, już nie potrzebujecie informacji. Już odzyskałem świadomość tego, gdzie on jest. Ja nie chcę! Zostaw mnie! Paszczaty. Tam jest jakieś czerwone coś, co to jest za czerwone coś? O, tu jest pipesa, ale tu jest czerwone coś. Dobra, weź tą pipesę. Pipesę, kliknij, kurde, kliknij to. Szybciej, come on! Spieprzamy stąd. Nie wierzę, że tu się dało, nie wierzę. Ale ze mnie pro gamer. XD. Taki ze mnie pro gamer jak z tego potwora. Koza, co? Nieważne. No zostaw mnie, no Stefan, no o, Stefan cię nazwę. Nie, to nie pasuje. Nie pas, co to jest? A, bo ja stąd przyszedłem. Ty mnie tu nie złapiesz, prawda? Ale mi serce napieprza, słyszycie? Ej, to jest dobra kryjówka, to jest dobra kryjówka, bo jak tu wejdę, to on se, wiecie, postoi trochę. A, frajera nie ma, idę sobie, nie widzę, już oślepłem, ja tam nic nie widzę. Ja mogę się wychylać w tej grze? No dobrze, zostało mi... No facet, no! Naciąga tutaj, bo mi się tak telepie, trzeba kamera na komórkę telepie, o! Dobra, pora przestać się wydurniać, Mateusz, pora poczekać, poczekamy sobie, na spokojnie, a sobie on tam gdzieś pójdzie na spacerek, nie, po spacerniaku i sobie potem pójdziemy, nie? To nie ma co, to... No co? Aha, czyli on tam poszedł, stoi. No stary, odwal się, no. Ale masz potężne łapę. Idź sobie stąd. Co to w ogóle jest? Co to jest za monstrum? Monstrualne niczym monstrum. Jeszcze mi ten lepiej obraz, znaczy on tu gdzieś się... Dobra, ja idę. A bo on tam jest. A mogę to wziąć? Nie, nie mogę.
że tu jest pipetka. Nie, tu nie ma. Nie, one będą nad wodą raczej. To nie będzie takie, wiecie, że to będzie pod wodą raczej. Nie wydaje mi się. Dobra, ale nie, no nie jest. Nie rozumiem, no. O Jezu, znalezienie tutaj tych pipesów całych z tymi... O, no nie robię tak, no dlaczego, bo po moich nerkach mnie tak molestujesz. Nie widzi mnie, to dobrze. Dobra, jednak mnie widzi, przepraszam, no. To chyba już przekręciłem, tak mi się wydaje, nie wiem, zaraz się każdego nie przekręciłem. Ja stąd idę i dupa. Nie rozumiem tej gry. Co to jest? Czerwone coś. A i po co to mi jest? Żeby to się odblokowało. Wtedy ja... Tu jest pipesa i tej pipesy nie przykręcałem, ale on mnie goni, więc muszę... Weźcie go zrolować, muszę mu trollo zrobić. Zostaw mnie! Kto ci kazał mnie dotykać? Twoja matka. Chodź. Zagwizdzę do ciebie, to mówisz, mogę. Dobra. Rolujemy go teraz tak, wiecie, ładnie. Żeby te pipesy wrócić, nie, bo tam była pipesa. Przecież nie, gdzie była ta pipesa teraz, bo się... Co? O, mogę tędy przejść. Myślałem, że się nie przyciśnie. A, bo mi się spin skończył, tylko tak się jakoś dziwnie zrobiło. Co jest, no? Gdzie są te pipesy, ty? No, no i zgubiłem, no zajebiście, bo trzeba było go rolować i tyłek. Tu jest, dobra. No nie chcę, szlak jasny trapi, no! Czekaj, mam pomysł. Ja pójdę sobie tutaj, bo to jest mój safe point, no ta. Tu! On tu podejdzie. To jest chyba jakaś ośmiornica, czy coś w tym rodzaju, nie wiem. Odejdź sobie na tyle daleko, że mógł tam pójść. Bo wtedy dostaniemy tylko 3 na 3, to będzie już bardzo dobrze. Mignęło światło, czy to mrugające światło ma być kimś... Dobra, jolo, przekręcam to, chryste chrzanie to. Klikaj. D. Nawet, że w tą stronę, bo żeby nie było, że ja mam to w inną stronę, a... On tam jest do... Jaka odpaliłem latarkę? Co, no nie przechylaj się, kretynie, tylko uciekaj, no. W jakiś sposób odpaliłem latarkę, nie wiem tylko jak. A, na F. W jaki sposób na F? No to chyba logiczne, że latarka będzie pod F, to po to flashlight. Tylko wiesz co, wyłącz to. Ale warto wiedzieć, że mam flashlighta pod F, to przynajmniej jak będą takie ciemne pokoje jak te pesy, to... Gdzie mam teraz jeszcze iść, tylu? Nie wiem już, no. Gdzie tu jeszcze można pójść, żeby znaleźć ten? Pipesy. Byłem tu czy nie? Chyba byłem, nie? To robiłem się, to chyba byłem tutaj. Nie mam pojęcia. Ty, a może z tymi rurami mam iść? Może te rury jakoś to prowadzą? No, może to jest jakiś ten. Bo ta... O, widzicie? No kurde, klikaj to, no! O, coś się chyba odblokowało. Tak mi się wydaje, nie ma taki dźwięk, bo charakterystyczny. To może nie wiem, ale... F, bo nie widzę. O, i tu jest jeszcze jedna, widzicie? Mówiłem, te rury... ze ścian wychodzące, one gdzieś prowadzą. Otworzyły się chyba drzwi, tak mi się wydaje, bo tak ryć teraz. Dziękuję! Oje, oh yeah, a baby, umarłem! Oje, oh yeah, oje, oh yeah. No dziękuję! Otworzyłem sobie wszystkie pipesy! You are dead, no naprawdę, no. Do you wish to respawn? No nie wiem, wiecie co, 20 minut materiału już mam. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz, jak nie wyjdzie, to kończymy.
Tak, 25 minut materiał, bo nie chcę dłuższego. Aha. Ja. Tutaj. Tu przy wyjściu. Przy wejściu. Brawo. Naprawdę brawo. Dziękuję za to, że mi tak umieliście wyjść tego potwora. To było najlepsze miejsce, gdzie mogliście go zrespić. Perfekto, no. Mam nadzieję, że te PC się nie generują. No. Wracamy do dziury. Idź sobie stąd. Nie masz nic lepszego do roboty. Tam jest taki tu przyjaciel, Whiteface. Może wiecie, kawka ten tego, nie wiem, randkę sobie zróbcie. Dobra, tędy idę. Mamy nadzieję, Szczodrom, że te pipesy są w tym samym miejscach. To mi sporo ułatwi w tym momencie. Latarka, bo nic nie widzę. Tak, są w tych samych miejscach, bardzo dobrze. Tyndo nie działa mi. Chyba, że... A może tu już nie trzeba tego ten. Może już mogę iść. Bo nie mogłem tego przekręcić, nie było tej białej rameczki wokół, to może ja mogę już normalnie iść. Tylko ja nie pamiętam, gdzie było wyjście i to jest jak tylko problem. Tak, czyli chyba jak już coś przekręciłem, to już mi się to nie poświeca. To jest dobrze, czyli... No to wydaje mi się, że mogę wyjść, tylko widzicie, ja nie wiem. Gdzie tu było wyjście? Tu, o, jest zielone. Zielone jest. Idziemy stąd, dobra. Zielonimo! Co? Okej. To jest trochę dziwne. Co tu się odwala, ty? Ja nie gdzie idę. Czarno się robiło, tak miało być. Przepraszam. Halo. Aha. Marłem drugi raz, nie? Dobra, wiecie co? Ogarnąłem sobie te dwa pierwsze levele. Myślę, że jak na pierwszy odcinek to dużo. Ja sobie stąd idę. Na razie.